Możemy grać dalej. Pogramy sobie jeszcze dzisiaj trochę i będziemy niedługo kończyć, mości państwo. Trzeba iść spać, wyspać się trochę. Jutro ponagrywać jakieś filmy. Może jutro skoczę do nowe mieszkanie i nagram jakiegoś vlogaska. Zobaczymy. Zobaczymy. Domka kontra Garrosz. Domka kontra Garrosz. Co my tu mamy? No mamy trzy karty do wrzucenia, tylko dom Sejereka sobie zostawimy na począteczek. Czy nie czekam do czwartej na kartę? No stary, czekam. Ognisko rozpaliłem przed tym. Brałem z Histix przed mieszkaniem. Narona, dziesiąta karta z kolei, legenda Ozruk, żywiołak, Marin ze skrzynia czy płetw ninja? No raczej Marina bym brał. No better what? Co teraz? Boże, co ty tam stary robisz? Raz. Graj. Czy nową chałupę mam? No chałupę to dopiero za 3 lata. I co mieszkanie? Daleka przeprowadzka? No, teoretycznie na nogach moglibyśmy się przeprowadzić, gdyby była potrzeba. Co teraz? Seriously? Graj. Graj, weź panie. Niechaj przemówi do mnie ból. No i będzie. Czyli po prostu więcej metrów. Znaczy nie no, no... to mieszkanie, w którym mieszkamy, jest wynajmowane. A teraz kupiliśmy swoje. Wiedział. Dobierzmy. Nie, ta noce nie mogę zagrać. Kto wie, jakie tajemnice uda nam się odkryć. Chociaż może mógłbym prowokację po prostu. Ale brana pod to. Już znowu. Nadchodzi kres! Dobra, totalno w takim razie z Shadow Boltem. Rej. Kupowałem za gotówkę czy na kredyt? On na kredyt. Ta dżungla skrywa wiele sekretów. Okej.
Może sobie mogę zagrać jednak tego szczura. Zobaczę tego brana. Prosto od kozakusa. Już po tobie. A, zróbmy tak. Bo w sumie mogłem zagrać chyba szczura i ją darować sobie. No, mogłem chyba zdetonować tego Doomsayera. A nie będzie. Się będę. Co teraz? Jajcu. Cześć, Szylo. Dziękuję, Julson. A zanim się tam wprowadzimy, to jeszcze parę tygodni minie, niestety. Aczkolwiek, moim zdaniem, już bliżej niż dalej. Boże, dlaczego ja nie myślę wcześniej? Ech. Zrobiłem wokół siebie. Kupiłem pierwsze myszkę, nie wiem jakie to ważne. Przyznam się szczerze, że jakiś wielki z tych to nie przeżywam, w związku z tym. Ale ja głównie raczej chillowo podchodzę do życia. Będziemy bogaci. Co u Beatki słychać? No spoko. Nic specjalnego. Tak powiem. A takie rzeczy. Takie rzeczy, panie szczurze. Aczkolwiek nie mogę ukryć faktu, że przeprowadzki się już doczekać nie mogę, bo to mieszkanie mnie tak wkurwia. Jest tak niefajnie. Szkoda gadać. No i też nowe studyjko. Pozwoli to robić trochę lepsze filmy. To w sumie też dosyć istotne.
widzę. Skoro to fatyk. To ciśniemy w Infernole. Często pojawiają się opinie, że Hearthstone jest patologicznie drogą grą. Jest drogą. Nie wiem, nie słyszałem określenia patologicznie drogą. Czy wydatek takiej przeprowadzki nie jest od samego mieszkania, to mieszkanie, które kupiliście jest czyste, czy ma jakieś wyposażenie? Wyjebaliśmy z tego mieszkania wszystko, co się dało, łącznie z podłogą. Więc coś tam było, chociaż to i tak do wyrzucenia raczej. Może ktoś lubi stare graty. Ale... Byliśmy używane, wyrzuciliśmy stamtąd dosłownie wszystko, bez przenośni, i urządzamy je po swojemu. Będę gadać, będę gadać. Już po tobie! Moje oczy, złotwędy. Ej. Siema, mam dzisiaj urodziny. Wszystko najlepszego. Szczęścia, zdrowia, pomyślności i spełnienia marzeń. Ogólnie fajne, z którymi robisz 20 lat. Wybiło, że ja mam... No to za 10 będziesz miał 30. Będę w coś te remonty grał? No coś tam pogram, ale nie wiem, chyba czekam na pełną wersję bardziej. Jednak różnica, jak możesz spokojnie sobie wszystko zmieniać, a nie jak wynajmowanym wszystko musi stać na swoim. Znaczy nie, my tutaj też możemy pozmieniać, no, ale nie będę inwestował w nie swoje mieszkanie, to już to bez sensu. Ile metrów? 62 chyba? To nie jest złe zagranie. Tak, mieszkanie w Częstochowie. 62 metry, około 200 tysięcy. Znaczy no... No tak. To tak. Około 200 tysięcy. Kontra Anduin! Światłość zapewni nam zwycięstwo. Zabawmy się! No wyrzucę to, bo to będzie Highlander Beast. Gotowe. Od czasu, kiedy pamiętam, narzekałeś na to swoje mieszkanie. Serio? Nawet nie wiedziałem, że powiedziałeś. Gotowe. Jesteś pewny? Ja tak w sumie nigdy na nie narzekałem, dopiero teraz jak ten... Gdzieś tam na horyzoncie jest to nowe, to faktycznie... Mam już go dość, ale tak to raczej... Znaczy, chyba nie narzekałem, tak mi się wydaje.
A no w sumie dobra, na kuchnię to ma sens. Na kuchnię to faktycznie może mieć sens. Czy na tym skinie dłużej trwa animacja dobierania karty? Możliwa. Moje! Wszystko moje! No faktycznie, jak podaliście przykład kuchni, to faktycznie mogłem trochę narzekać. Niech będzie. Feryta pczanowy? Nie wiem, o czym mowa. No a teraz w ogóle tego propos. Znaczy może nie a propos, ale... To żeby on obniżył koszty jeszcze raz, zrobimy tak. Zajumam to sobie, dobra? Zróbmy tak, być. Dobranoc, miał tu kiki, kej. Gwiazda na HD albo coś. Ale jak gwiazda na HD? Jestem niestabilny! Jeśli kiedyś powiedział, że mam kanapę za czasów PRL-u i się o to trochę spiąłeś. Znaczy pamiętam, jak mi ktoś powiedział. Zresztą nie wiem, co mnie to zrobiło, ale próbiło. Dobra, nie się z tym. Ja pamiętam też, jak obiecałeś mi piwo wypić w trakcie IM Katowice. Ziom, jesteś pewien, że ci coś obiecałem? Nie obiecuję czegoś takiego, a raczej. Efekty uboczne? Nie bój nic. Karcio, ja na szczęście mam sprawdzonego majstera. Efekty uboczne? Nie bój nic. Zabawmy się!
ciśniemy, ile wlezie. Mam zrobić. Wróciłem jakieś 2 godziny temu z pracy, ale jeszcze kończyłem inwentaryzację, a ty w tle sobie grałeś i przyjąłeś mi to gówno. Jak tam gierki? A spoko, ograłem się trochę z tym deckiem i idzie lepiej, bo na początku to wszystko przegrywałem. Dziewięć kart mi zostało. Kurde, gdzie jest Kozakus? Rain, mać panie. Ja na przykład teraz przepisuję 2 rozprawki, będą sobie w tle. A, znaczy zawsze mi się wydawało, że dużo osób gdzieś tam ogląda w tle. Ja zresztą też zawsze jak oglądam to w tle. Ten Shane, no, no tak, nie użyłem słowa obietnica, to wiesz. To wiesz, ziom. Malganis. Zabawmy się. Poczuj dotyk. Hej. This is fucking joke. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Mój pan powróci! Pakt wykuty w krwi i cieniu. Lightbomba była, Dragonfire Potion był, co on jeszcze ma? Światłość mnie zdradziła. Mogłem mnie pytać. No ale spoko, mam Malganisa, który wręcz idealnie do tego pasuje. To mam jeszcze 2 kozakusy i 2 kurierki konfraterni. Czemu tu ma 36 KP? Bo rzuciła Marę. Ile płaciłem za metr? 2700? Albo coś koło?
Kto wie, jakie tajemnice uda nam się może nie uczy. Demony przyzwi... życie. Demon zmień, demon przyzwi. Kryształy! Prosto od Kozakusa! Już myśli. Żaraksus. Wybieram się w najbliższym czasie do Kielc, no nie specjalnie. Jogi, ale to chyba mówisz o nowych. Mnie tam zimno nie przeszkadza, mam. Nic nie powiem. Była potęga Talaradu. Skończyły mi się karty. Graj, koleś, no nie wierzę, żebyś to ugrał. Nie mam kart. Po prostu w to nie wierzę. Wawier jest różnie, nowe gdzieś mniej więcej 2800-3200? Stary, to nawet w Częstochowie nie ma nowych mieszkań za 3200. Ten szaj... no, nie wiem, może wpadnę. Kiedyś miałem jechać po samochód. W sumie... w Częstochowie, jak patrzyliśmy, to nowe mieszkania tak od 4000 zaczynają za metr. To chyba nawet więcej. Domka! Kontra! Anduin! Światłość zapyta na zwycięstwo. Zabawmy się! Lokale, nie mieszkania. Nie ma cen. Dobra, nie chcę się szukać. A Priest, to tylko to zostaje. Gotowe. Tak, to... gotowe. Ale zwracam. Były bi. Jestem. A w ogóle nie wiem dlaczego, ale jak już gdzieś tam to mieszkanie mamy kupione, tam remont się ogarnia i tak dalej, to nagle dostałem jakiejś furii motoryzacyjnej. Jeszcze mój znajomy na Facebooku co chwilę lajkuje jakieś tam zdjęcia z samochodów sprowadzonych z USA. I tak siedzę, kurde, po streamie i sobie przeglądam te oferty na Allegro i mówię, kurwa, jakbym sobie kupił taki samochód. Normalnie przypomina mi się, tak jak miałem z 20 lat, to też tak robiłem. Dzieci nada. Nie polecam.
możesz mi powiedzieć, ci będą nerwić. Tak. Ile ja mam lat? 31. Co będą nerfić? No, nic nie zapowiedziane jest, żeby mieli nerfić. No, dajesz barana. A nie, może całego na przykład go zagrałem. No niech będzie tak. Shit. A ja wychodzę z założenia, że jeżeli mnie na to stać, to nie ma powodu, żeby nie realizować swoich zachcianek. Więc to też z podobnego, powiedzmy, że wychodzę, aczkolwiek ja bardzo rozsądnie podchodzę do kwestii finansowych. I jak dało się przez te 4 lata na streamie zauważyć, nie kupuję sobie tylko czegoś dlatego, że mogę. Więc w odpowiednim momencie sobie kupię, a na razie sobie tylko popatrzę. HS to jedyna gra, w której możesz być dobry. Nie wymaga skilla, tylko farta. Tak sobie myślę. To chyba już mistrzem świata zostałeś. Oddaj swoją moc, chyba mogę brać to Reno. Może szczura, nie Reno. Nie piję żadnych pik kraftowych. Serio. Bran. Ubran. Może być rycki. Knight to... Audi A5? Nie, to jest S5? Mi się bardziej podoba BMW 4.
bo w Audi jest ten, to okno z tyłu, takie zakrzywione gównianie. Mi się mega nie podoba. RSP. W ogóle. Lubisz igrać z ogniem? Co to zrobić? Żeby było dobrze. Spaliłem to gówno. Co sam mówisz tak szczerze o tym Jake Druidzie z twojego ostatniego filmu o nim? To co powiedziałem w filmie? Nie wiem, ja ten film nagrywałem pewnie parę tygodni temu, ale nie pamiętam. Tak. Night tylnego rzędu siedzenia. Teraz ci pokażę, o czym dokładnie mówię. W końcu godny uczeń. Nadchodzi kres! Efekty uboczne? Nie bój nic. O tym. Że tutaj Audi jest takie. A BMW jest takie. I to mi się o wiele bardziej podoba niż to. I dlatego gdzieś ostatnio cierpię na BMW serii 4 dosyć mocno. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Będziemy bogaci. BMW będziesz miał wydatki. Przyznam się szczerze, że ja mam bardzo mocno wyjebane w te wszystkie memy, bo uważam, że to jedna wielka totalna bzdura. Jasne, tam te wszystkie stare E39 czy E36. To spoko, że tam jakieś dresy tym jeżdżą, a przecież tymi nowymi aż takie duże nie jeżdżą. Night no upada, no i mi się to po prostu bardziej podoba. No mówię, że jest inaczej. Cienie stają się coraz krótsze. Nie ma sensu tego grać chyba. Tej dużo. Nawet na Allegro jest taka fajna jedna beta, ale kosztuje 170 tysięcy. Nic nie powiem. Na potęgę powietrznego Ragnarosa!
widziałem nowego Superba. No, też na niego jakiś czas chorowałem. Znaczy, nie wiem, czy wyszedł jakiś nowy ostatnio. Xaros to jest... To jest Ikos. No Night też mnie to właśnie zastanowiło. Szkoda. Modele... Superb. Weźmy taką. Najszybszy superb, jaki jest, przynajmniej jaki tu widzę, to 2.0 TSI, 280 koni, 6-biegowy automat z napędem na 4 koła, który ma 5.8 do setki. Nomka kontra Rexar. Pomijając... Zabawmy się! Pomijając BMW M4... To 440i, no faktem 2 litry więcej, ma 5,2 do setki. Akurat filmów Rafoniksa to nie mam ochoty oglądać, no, jakbym ktoś za to płacił. Zerknij Mati, nowa Kiane Stringer. To jest Kiane. Słodka tajemnica. Na razie suspekt. Boże, że jest kurwa po drugiej, fakt. Dobra, kończymy po tej grze. Kia Stringer. No i wygląda źle. Moje oczy są piękne. Ale jakoś tak... Znaczy pewnie jako taki rozsądny zakup to jest dobre, ale... Jako spełnienie marzeń to chyba nie bardzo jest tak ja. Oczywiście. Przychodzę. Interesujące dosyć mocno. Tak! Czemu dostał 3 damage'u? Nissan 370 albo GTR to są autka. No GTR jest zajebisty, ale...
chyba chwilowo cierpię na BMW. Nie wiem, kiedy się to zmieni. Jeżeli chodzi o sportowe, w dobrej cenie? GTR nie kosztuje ze 400 tysięcy? No i lipa. Starczy na dzisiaj tych gier.